Witam wszystkich bardzo serdecznie już po moich urodzinach. Z tej strony Robin skateboard. Zagrajmy w Gothic 2 Straż Miejska. Jej, nie, żartuję. Tak naprawdę po moich urodzinach nie miałem żadnego kaca i nic nie piłem specjalnie, tylko po prostu no odpoczywałem bardzo dużo. Więc cwaniaki, witajcie w kolejnym odcinku, w którym już jesteśmy po awansie na lepszego strażnika. Jak widzicie, mamy już zbroję super i na wypasie. Zaczynamy odcinek. Sprawdźmy, co mamy do zrobienia. Łowca głów. Jedną z ofiar była bogata i lubiła ryby, laseczka. Dobra, z tego co pamiętam, mieliśmy pójść spać, aby na następny dzień przyjść po nowe rozkazy. Więc lecimy do spania i zobaczymy, co nas czeka. Do łóżeczka szybko chycniemy. No i tak, cwaniaki, kolejny odcinek. Wiem, nie było przez chwilę odcinków znowu, bo miałem po drodze urodziny i później po urodzinach miałem następny dzień, który tak naprawdę miałem też urodzinowy. No i dzisiaj nagrywam, więc dopiero odcinek będzie na sobotę. Szkoda, kurde, słabo. Ostatnio był w środę, to teraz w sobotę. Bardzo znowu trochę dłuższa przerwa. Okej, sprawdźmy, co tam, André, chcesz od nas. Nie chcesz nic od nas? To ciekawe. A to czekajcie, to chyba musimy iść teraz do Koksa, nad Koksami, czyli do Lorda Hagena chyba, nie pamiętam. Dobra, mniejsza z tym, lecimy w takim razie. Opowiem wam od razu sucharka, którego znalazłem gdzieś w komentarzach, także cwania, który go napisał. Dzięki ci wielkie, bardzo serdecznie za sucharka. Co robi cygan w łazience? Bierze prysznic, ahahaha. No i tutaj wiecie, nie chodzi o to, że jestem jakimś rasistą, czy ksenofobem, czy cholera wie kim, ale to wiecie, takie sucharki. Jeśli macie jakieś suchar o białych ludziach albo o Polakach, to możecie dać znać. To się pośmieje sam z siebie wtedy. Ale no tak. Ale Beliar nie znosił widoku światła. To znaczy, że był jakimś no-life'em. Siedział przy komputerze Beliar i ciągle grał, a jak mu świeciło po oczach, to go bolało. Dobra, lecimy w takim razie. Mam nadzieję, że rzeczywiście dobrze wymyśliłem, że muszę iść tutaj, bo jak źle wymyśliłem, to będzie lipa. Okej, nagrywa mi się wszystko? Chyba tak, tak. Koszulka Virtus Pro po raz kolejny. Ja bardzo lubię w tej koszulce nagrywać. Jest taka fajna, luźna i przyjemna. Naprawdę dobrze mi się w niej siedzi przy kąpie, że tak powiem, nie? Więc dlatego widzicie ją często na nagraniach, bo jest naprawdę fajna ta koszuleczka. Jest dosyć spora w sumie, ale przyjemna. O, siema Bezi. Ach, to ty jesteś tym strażnikiem. Wasza lordowska mość. W dodatku z manierami. Świetnie. Słyszałaś coś o smokach? Nic nie wiem. No dobrze. Najemnik, który stoi obok ciebie, twierdzi, że takowe znajdują się w Górniczej Dolinie. Chciałbym, abyś odprowadził go bezpiecznie do przełęczy. Dalej sam pójdzie. Nagrodzę cię. Tak jest. Ruda otrzymałeś. Więc co, Hagen? To już wszystko? Więc Bezi. Cześć Bezi, cwaniaczku. Widzę, że zaznajomiłeś się z Hagenem. To ty. Znamy się? Pamiętam cię z kolonii. To ty wszędzie wszystko mieszałeś, coś takiego? Możliwe. Nieważne, idziemy. Nie jesteś zbyt rozmowny. Nie rozmawiam z bandytami. Zaraz, ty też byłeś bandytą. Ja jestem strażnikiem miejskim. Dowódcą zwiadowców Straży Miejskiej. Koniec tematu. Okej, czyli co, idziemy, więc Bezi, jako że jest nieznajomym, oczywiście Bezi nie może być Bezi. No i co teraz? No, chciałbym, żebyś poszedł za mną, ziomuś. Idziesz za mną, ziomuś, czy nie? Hagen? Koniec? Nie. Nieznajomy? Koniec? Okej. I co teraz? Czy on chce ze mną iść, czy nie za bardzo? Czy będzie trzeba go odbagować w bardzo nieprzyjemny sposób? Coś czuję, że chyba będzie trzeba go odbagować. A nie, dobra, biegnie. Super. Świetnie, czyli się udało bez żadnego kombinowania. Świetnie, więc idziemy na przełęcz, moi drodzy. Odprowadzamy dzisiaj Beziego na przełęcz. Śmieszna sprawa, znaczy podoba mi się ten motyw właśnie, że Bezi został tutaj tak jakoś fajnie wprowadzony. Czyli po prostu widzicie, nasza przygoda strażnika miejskiego dzieje się w trakcie przygód Beziego. Fajna opcja. To idziemy go dzisiaj odprowadzić na przełęcz. Zobaczymy. Nie musisz mi tego mówić, no spoko. Przydałoby się znaleźć jeszcze trochę lepszy oręż, ale to wymyślimy po drodze. Znaczy, kurczę, widzicie, miałem sprawdzić, gdzie znaleźć lepszy miecz. Oczywiście zapomniałem, bo jestem Robin skateboard i po drodze wszystko mi wzięło się pokićkało. Przez co oczywiście wyleciał mi to z głowy. No ale dobra, lecimy dalej. Biegniesz, dobra. Bezi akurat się całkiem dobrze trzyma. Nie trzeba się martwić, że się gdzieś zgubi za bardzo. Tak oto powstało morze. No, może. O, pojechałbym sobie nad morze, powiem wam, cwaniaki, bardzo. A z morza wyłonił się ląd. I potem ląd podpalono i wybuchło wszystko w piździec. No, dobra, koniec tego głupiego humoru. Nie wiem, dzisiaj mam ochotę tak jakoś się powygłupiać troszeczkę. Jeszcze bardziej znowu ziewający i śpiący. Nie wiem dlaczego. Kurde, ostatnio to mnie ciągle głowa boli i ciągle mi się spać chce. Nie wiem, macie jakieś porady? Co robicie, jak was boli głowa na przykład? Oczywiście, no, pomijając już fakt na przykład pójścia spać albo brania jakichś tabletek. Co robicie, gdy boli was głowa? Na przykład możecie mi napisać. Albo gdy czujecie się senni, jak powodujecie to, że przestaje wam się chcieć spać? Oczywiście możecie pisać, ja wszystkie komentarze bardzo lubię czytać. Pod ostatnim odcinkiem trochę mało przeczytałem, ale nadrobię oczywiście lekturę, bo ja wszystkie komentarze staram się mniej więcej obczaić. Oczywiście jeśli ktoś coś potrzebuje ode mnie, to również staram się pomóc i tak dalej. Ja jestem takim miłym youtuberem. Nie, no, żartuję. Znaczy, no, mam nadzieję, że bierzecie mnie za miłego, bo ja naprawdę staram się takim być i chyba takim jestem. No ciężko mi oceniać samego siebie, tak? Samego siebie to wiecie, chwalić nie wypada. Najlepiej jak ktoś to zrobi. No, ale urodzinki minęły mi bardzo sympatycznie i bardzo miło. No normalnie jedne z fajniejszych urodzin ever, jakie miałem. Mimo, że nie było jakieś takie bardzo wypasione, to i tak były świetne. No wiadomo, po urodzinkach... Urodzin miałem w środę, w czwartek po... No to w środę był odcinas, bo był odcinas w wtorku, więc w środę był odcinek. W czwartek... w czwartek co ja robiłem? Dzień później. Wiem! No nie było mnie za bardzo w domu, bo obczajałem dużo różnych rzeczy i w ogóle, no tutaj takie jakieś, wiecie, prywatne sprawy do załatwienia, no i dzisiaj jest piąteczek i dzisiaj nagrywam, ale z racji tego, że dzisiaj już nie zdążę tego odcinka wrzucić, to będzie w sobotę, więc spoko, może dzisiaj nagram od razu ze 2 odcinki, żeby było i na sobotę i na niedzielę i w ogóle, no ale mniejsza, wy się nie musicie tym przejmować, widzę, że trochę mi się kamerka zakurzyła, mam nadzieję, że nie widzicie żadnych paproszków i że widzicie mnie całkiem ładnie. Robin skateboard, broda mi trochę urosła, chyba będę musiał ją lekko przyciąć, chociaż na razie i tak nie przeszkadza, jest całkiem git. No to co, lecimy na przełęcz, do Khorinis, nie do Khorinis, nie chcę do Khorinis, chcę na przełęcz, no dobra, to w sumie i tak czy siak tędy, więc spoko. Bezi, kurde, trzyma się naprawdę dobrze nas, to mi się podoba, a nie wiem czy przypadkiem gdzieś tutaj, czekajcie, w sumie zrobię zapis i pójdę tutaj gdzieś w krzaki, bo nie wiem czy przypadkiem gdzieś tutaj w krzaczorach, gdzieś koło gospody pamiętam, że były jakieś miecze i inne tego typu. Oczywiście tutaj jest cmentarzysko, na którym jest dużo różnych stworków. Czy ten Bezi za nami biegnie? Biegnie, no to spoko, pomoże mi cwaniaku przy okazji. O, już też wyciągnął kosę. Cześć polna bestyjko, cześć polna bestyjko. Okej, gdzie jest ten cwaniak? Jakiś dziki bije, a nie, kretoszczury. Oj, dostaje doświadczenie, więc super, nie? Tak pomijam. Bestia mniej. Okej, ale to był mój głos? To brzmiało dziwnie. Okej, będzie biegał, biega za mną, świetnie. To dobrze, super. Czekajcie, bo w sumie tutaj jest cmentarzysko, tak? Aha, tu są drzwi, ale one są zamknięte i nie mamy do nich klucza aktualnie. Więc no właśnie, tego nie otworzę. To powinienem powiedzieć Bezi z tyłu, bo to jego głos, a nie my. Okej, ale czy tutaj przypadkiem... nie, wiem, ale to chyba jak będziemy wracać, to odwiedzę tamto miejsce. No bo tutaj mamy oczywiście ziółka i tak dalej, ale tutaj chyba raczej nie znajdę, wiecie, tego czego bym chciał. W ogóle tu jest bardzo dużo... Oj, czekajcie, a co to za jaskinia? O, czekajcie, a tu jest jaskinia obok. Dlaczego wcześniej nie widziałem? Cześć szkielety gobliny. O kurde, jakie wypasy. Znaczy, jak bardzo kryty w niej wchodzą. Bestia mniej. Dokładnie. A gdzie jest ten cwaniak? Aha, gdzieś tam biega. Dobra, przejdzie tutaj, więc luz. No dobra, czekajcie, bo tu jest jeszcze jaskinia. W sumie możliwe, że to o tam jaskinię chodziło. Mi. I tyle. Bo pamiętałem właśnie, że gdzieś tutaj. Myślę, że jak mam Beziego do pomocy, to powinno się udać. Tylko, że... Aha, to są zombie, tak? 2 zombiaczki. Czy ja jestem w stanie im zrobić krzywdę? Myślę, że jestem, ale czekajcie. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Dokładnie, przeklęte bestie. O blat, tylko że jak on mnie trafi, to będzie naprawdę nieprzyjemnie. Ale spokojnie, dajemy radę. Okej, mam kolejny poziom, więc jest świetnie. No! Fajne jest to właśnie, że zombiaki bardzo szybko schodzą. I one nie są jakoś bardzo groźne. Jest! Miecz dwuręczny paladyna. No właśnie, o ten mieczek mi chodziło. Jak widzicie, on jest nieco lepszy. O 5 tylko niestety. Ale zawsze coś. No wiadomo, smoczyć z guby sobie nie założę. Okej, czyli miecz dwuręczny paladyna. Tu jest miecz paladyna zwyczajny. I czarna ruda. Czarna ruda, to się uda. Andrzej Duda, czarna ruda. Pięknie. Jeszcze jakieś miecze paladyna tutaj. 60-60. Ej, fajny ten mieczyk. No i całkiem sporo warte. Dobra, ale mamy lepszy miecz. Mamy miecz paladyna, więc... lepszy ryz niż nic, 5 obrażeń, te sprawy. Tu mamy jeszcze mięska kopacza, które sobie chętnie zwołuję. Są oczywiście grobowce paladynów jakiś. Wezmę sobie tutaj te korzonki, bo się wyleczę dzięki temu. Gdzie są? Dobra, może być mięsko kopacza, ono szybko, fajnie się zjada. Świetnie. Dobra, lecimy dalej, Bezi. Idziemy cię odprowadzić na przełęcz. Najwyraźniej widzicie, tutaj została zmieniona trochę historia Beziego, bo tak to zawsze wszędzie musiał sam latać, nikt go nigdy nie odprowadzał, eskortował, a tutaj piękna eskorta w naszym wykonaniu. Trollolololo, hyc, mamy lepszy miecz. No w sumie nie wygląda on jakoś cudownie, ale i tak jest spoko. Warto było się tu przejść. Niestety chyba coś czuję, że na razie lepszego miecza nie znajdę. Nie wiem, gdzie bym mógł szukać. Smocza zguba, no smoczej zguby nie założę przez najbliższe długo, bo niestety problem jest w tym, że siły zdobyć ciężko jest tutaj w tym dodatku, ale jej nie potrzebuję też aż tyle. A fajnie by było sobie móc założyć smoczą zgubę, nie przeczę. Dobra, dziki, cześć. Fajnie było. Ok, lecimy tędy dalej. Tutaj już pobiegniemy sobie na skuśki, bo tutaj akurat są dziki, więc dziki aktualnie nie są w stanie mi krzywdy wyrządzić, raczej większej. No wiadomo, dziki są bardzo okrutne, jak się ma niski level i słabe wyposażenie, ale tutaj na szczęście jest dobrze. Dobra, mamy tutaj ścierwojady. Wow, nie trafiłem tego ścierwojada. Znowu go nie trafiłem chyba. Okej, topielec na strzała. Kurde, dobry kryt po prostu wsiada. Bez kryta myślę, żeby nie szło tak dobrze. Okej, Bezi, biegniesz? Coś widzę, że zostałeś z tyłu, więc zaczekajmy chwilę. Okej, i tutaj jest myśliwy oczywiście i jest już przełęcz, więc jesteśmy na miejscu, jej! Cześć Gun, polujesz sobie? Polujesz sobie, endę, dobra, to sobie poluj. Weź go na mnie zaczepisz, na szczęście nie, dobra, więc jesteśmy na miejscu. O, jest tabliczka, właśnie, no, wezmę sobie ją, w sumie nie wiem po co, ale wezmę, zawsze spoko. Co tu robisz? Odprowadzam tego najemnika do przełęczy. Tam jest niebezpiecznie! Nie mów to, nie mi to mów, czy coś w tym stylu. Jesteśmy na miejscu. Dobrze, dalej poradzę sobie sam. Powiedz mi, to ty doprowadziłeś do upadku bariery? Tak. Dzięki temu mogłem wrócić do dawnego życia. Powodzenia. Okej, cokolwiek. Cześć Bezi, idziesz sobie na drugą stronę? To znaczy, że otworzysz furtkę, czy nie otworzysz furtki? Oj, chyba jednak nie otworzysz. A czy ja mogę otworzyć? Nie. A przejść? Aha, przejść też się nie da w ten sposób. Zawsze próbowałem, a nigdy jakoś się nie dawało. Chociaż myślę, nie, da się przejść przez tą barykadę całkiem prosto. Bezi coś odpitala. A tutaj jest paladyna gruby. Ciekaw jestem, którego? Okej, czekajcie, bo jeszcze jest patelnia. W sumie mam trochę mięska, więc mógłbym na szybko je przysmażyć. Dobra, ale dostałem rudę. To chyba będzie powrotu runa powrotu. Dobra, wystarczy tego mięsowania. Koniec mięsowania i lecimy z powrotem do portowego miasta. Świetnie, o to chodziło. Okej, czyli co? Bezi sobie tutaj będzie próbował. Nie wiem, czy się gdzieś tutaj nie dało przycisnąć przez tekstury jakoś, czy coś. Nie pamiętam. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy w takim razie do miasta portowego. Ahoj, przygodo, drąg. Dobra, świetnie. Pół many poszło w pizdiet, ale to nic. Dobra, z powrotem chyba wracamy. Zameldować, że udało się nam wszystko. Zobaczymy, jakie kolejne będziemy mieli rozkazy. Na razie jest całkiem sensownie. No, robimy jakieś te zadania strażnika miejskiego, chociaż na razie to jakoś fabularnie nie ma żadnych zawikłań i jakichś dziwnych rzeczy. O Boże, tutaj ktoś nie żyje. Trudno być tak. Dlaczego kontakt umarł? Okej, kontakt zginął, zostawił po sobie pełno rzeczy. A ja oczywiście sobie te rzeczy zabiorę, więc spoko. Czyli po prostu gildia chyba zabójców została zabita, że tak powiem, pokonana, cokolwiek. Tu Gilbert siedzi? Nie, obywatel zwykły. Okej, tutaj idzie Gerbrandt, a nie Gerbrandt, nie Gilbert. Okej, mniejsza. Te imiona tutaj wszystkie tym się zawsze mieszają. Naprawdę w to wierzysz? Naprawdę, niesamowite. Nie można na to liczyć, no wiadomo. Dobra, więc co, idziemy. Hyc! No, hyc! Dobra, hyca. Myślałem, że się coś popsuło. Cześć Hagenie, pozwól, że zostanę na twoim stole. Najemnik trafił na przełęcz. Dobrze, przyjmij to złoto w nagrodę. Możesz wrócić do swoich obowiązków, André potrzebuje swoich ludzi. Aha, dobra, więc udało nam się bezpiecznie przeeskortować Beziego i możemy wracać do André. Zobaczymy, co nam powie, jakie zadanie nam da. Okej, ja mam kosę taką jak paladyn, taki? Tego jest więcej. Chyba są takie same te miecze. Tak mi się przynajmniej wydaje, okej. No ale tak czy siak, mieczyk jest fajny, łuk w sumie też gdzieś tam zdobyłem. I tak z łuku nie korzystam w sumie, bo jestem na tyle silny i ten kryt jest na tyle duży, że sobie spokojnie. A właśnie, jestem ciekaw, czy zaczepi mnie strażnik magazynu. jak będę chciał wejść, czy oni nie mają tutaj tych funkcji. W sumie jestem strażnikiem, więc chyba nie powinienem. A nie, dobra, czyli możemy sobie spokojnie obgrabić kuferki, chociaż akurat nie wiem, czy cokolwiek mi się z nich przyda. Raczej wątpię, ale nie, w sumie kiełba może się przydać do leczenia się. Oczywiście jakieś te stroje to jest nic tak naprawdę. Więc no w sumie, dobra, tutaj są jakieś te pierdoły. Pochodnie w sumie mogą się przydać, tak? Bo nie wiadomo, czy nie będziemy gdzieś w nocy potrzebowali. A reszta rzeczy jest mi niepotrzebna, ale zawsze coś, nigdy nie wiadomo, nie? Więc lećmy po kolejne rozkazy, a przy okazji skoczyłbym do babeczki w knajpie, bo podobno ktoś mi napisał komentarz. Oczywiście dziękuję za komentarze pod odcinkami. Ktoś mi napisał komentarz pod odcinkiem, że jeśli wejdę do knajpy tam, gdzie ta laska prowadzi nocleg na koszt paladynów, to tam będę mógł kontynuować swoje śledztwo, chyba w sprawie tego gościa z odciętą głową, czy coś takiego, czy tych ludzi z odciętymi głowami, nie pamiętam. Sprawdźmy w sumie. Cześć Hanna, mieszkał u ciebie Delvan? Tak, nie znałam go dobrze. Co jeszcze możesz mi o nim powiedzieć? Ja mu dawałam tylko łóżko, za które on płacił. Wiem, że jadł w portowej karczmie. Okej, portowa karczma to jest kolejne miejsce, do którego bym się udał. Okej, do portowej karczmy będzie chyba najszybciej iść przez port. A akurat tutaj to nie za bardzo. Dobra, wejdźmy sobie tędy. Już myślałem, że będę musiał latać naokoło, na szczęście nie. Dobra, świetnie. Więc idziemy do portowej karczmy i zobaczymy, co tam karczmarz nam powie. I co się działo z tym ziomkiem. Okej, to oczywiście po dachach sobie pochycamy najszybciej, najpewniej. Hyc! No, miał być hyc, ty, ziom. Dobrze, że nie spadłeś na plecki, bo byś dupnął nieźle kręgosłupem. Byś sobie jeszcze połamał i by był koniec gry. A tego byśmy nie chcieli. To jaka w ogóle przerwa między chatami? Naprawdę, sama widziałam. Niemożliwe. Dobra. W ogóle te laski. Za dużo tych kobiet w tym Gothicu 2. Cholera. Przecież ile tutaj, kurde. Cześć, Cardiff. Podobno Delvan u was jadł. Tak, codziennie. Zawsze przynosił własne ryby. A Zali mówił, zamówił piwo też. To też, żem go tolerował tu. Sam tu bywał? Samo jeden, ale ostatnio dziwny jegomość z nim był i zapisywał coś w dzienniku. Imię mu było Ignaz, czy co? Mieszka za sklepem Matea w biednej dzielnicy. Okej. Więc idziemy w takim bądź razie odwiedzić Ignaza, który jest tutaj magikiem portowym. Magik? To znaczy, że lubi skakać przez okna. Więc wszyscy zamknijcie okna, bo będzie Ignaz skakał. Dobra, idziemy go zobaczyć, co tam, jak te jego głowy. Czy on potrzebował ich do jakichś eksperymentów, czy coś? Kurde, ile ja mam punktów? 15. Będziemy mogli pójść się douczyć trochę siły i to będzie 110 siły. A ile ja potrzebuję do mojego kosy? 55. Cholera, to jeszcze 50 aż potrzeba. Za dużo. Ignaz, cześć. Byłeś z Delvanem w karczmie. Byłem. Rozmawialiśmy o rybach. Nie pytałem, o czym rozmawiałeś. Długo go znałeś? Pierwszy raz go widziałem. Aha. I co, to wszystko? No to świetnie. To naprawdę super. Więc, co? Już? To mnie nie prowadzi do niczego tak naprawdę. Spotkali się pierwszy raz, jadł ryby. Okej. I co ja mam więcej zrobić w tym wypadku? No nic, zobaczymy, skoczmy jeszcze. Może gdzieś u kogoś skupywał te ryby albo coś, więc dwie osoby, które sprzedają ryby mi przychodzą do głowy. Jedna stoi tutaj, a druga jest trochę dalej. Halvor, cześć. Ej, ty, znałeś Delvana? Delvan codziennie kupował moje ryby. A teraz nie żyje. Co? Chyba nie przez moje ryby. Musimy je zbadać. Oczywiście, proszę. Okej, czyli trafiłem na rybaka, na którego chciałem trafić. Borka, zaczepisz mnie? Nie zaczepisz mnie, nie zaprosisz mnie do czerwonej latarni. O ty skubańcu. No tak, jestem strażnikiem w sumie, więc normalna sprawa. Co ja mam zrobić? Aha, wracamy do Hagena? Nie, do tego. No tak, nie do Hagena, do André. I zobaczymy, co André. A nie, możemy później jeszcze oddać próbkę ryby do badania, więc chodźmy najpierw oddać próbkę ryby, a później skoczymy po zadanie. To jest moje ulubione działko. Ulubione działko portowe. Strzelę sobie fotę. Z ulubionym działkiem. To działko jest tak zajebiste, no po prostu jest Cudowne. Pamiętam, że zazwyczaj chodziłem od strony tam miasta tutaj. Nie znałem za bardzo tego przejścia i dopiero gdy mój kuzyn Darek mi uświadomił właśnie, że tu jest taka śmieszna ścieżka z tyłu i po prostu za pierwszym razem jak tędy szedł i mi pokazywał tą drogę i zobaczyłem to działko, to normalnie zakochałem się w tym działku i wiecie, od razu myślałem, ej, a fajnie by było, jakby można było z tego strzelać działka. Jestem ciekaw, czy by dało radę tak zmodować grę, żeby z działka portowego dało się strzelać. Albo na przykład obrona Khorinis i trzeba strzelać w jakieś statki w ogóle. Ło, jakie szaleństwo. No dobra, mniejsza z tym. Ale działko jest fajne, więc naprawdę spoko. Ulubione działko Robina skateboarda. Jo, cześć Garot, mógłbyś zbadać tę rybę? Oczywiście, ale musisz poczekać do jutra. Okej, więc dzięki temu oddaliśmy rybkę do jutra. Będą badać zawartość białka w białku, zawartość trucizn w jelitach i jakichś innych pierdół. A my w tym czasie skoczymy sobie po nowe zadania i przy okazji douczymy się siłki. Plus 5 do siłki to zawsze plus 5 do siłki. Więc wiecie, zawsze koks. Dobra, cześć Wolfgar. Wolfgar, chcę być silniejszy. Chcę być silniejszy, daj mi 5 siły. Dzięki Wolfgar. Dobra, mamy teraz 110 siły, dzięki czemu jestem koksem. Przydałby się... To ile potrzebowałbym jeszcze poziomów? Potrzebowałbym jeszcze 5 poziomów, żeby móc założyć zgubę. Tak? 5? Nie, więcej. 10 poziomów. Cholera. No i dobra. Jakie są nowe rozkazy? Bandyci zajęli latarnię morską. Teraz jest to działka zwiadowców. Wyjdź z miasta od strony targowiska i idź w lewo. Zabij ich. Tak jest. Okej. Czy musimy wykończyć bandytów, którzy zajęli latarnię morską? No dobrze. Wydaje mi się to całkiem sensowne, więc jeszcze w tym odcinku skoczmy wytępić bandytów. Khorinis. Team Khorinis, my friend. No. Aha, tak, oczywiście, już mniejsza z tym. Chodźmy w takim razie szybko wykończmy tych bandytów. Mam nadzieję, że jestem w stanie ich wykończyć, ale w sumie zbroję mam dobrą, wyposażenie również. Nie powinno być większych kłopotów. Oczywiście przy okazji tam znajdziemy może coś fajnego. Z tego co mi się wydaje, na górze latarni powinny być jakieś fajne zwoje. Więc luz. No i oczywiście mamy teraz runę teleportacyjną, dzięki czemu będziemy o wiele szybciej mogli dostać się do miasta bez zbędnych kłopotów. O, jakieś messengery. Specjalnie telefon dzisiaj wywaliłem trochę dalej, żeby mi nie przeszkadzał przy nagrywaniu. No, a ja mam nadzieję, że styczeń wam minął bardzo sympatycznie, bo to już końcówka stycznia, że pierwszy miesiąc w tym roku przysporzył wam same uśmiechy i radości, a nie zmartwienia i smutne kości. Nie wiem, cokolwiek miał być, rym nie wyszedł. Okej, o ty dziku chamski wredny, jak mi tu pieprzną. Dobra. Wyleczmy się w takim razie. Czarną rudę sobie wezmę na slow motion. Czarna ruda, z tego co pamiętam, robi efekt zwolnionego tempa. Dzięki czemu właśnie możemy sobie tak fajnie zrobić. Pokażę wam w sumie to. Jeśli mi się oczywiście uda. Dobra. Zobaczymy. Dobra, najpierw się zapiszę może zanim to zrobię, bo nie pamiętam do końca, ale wydaje mi się, że na 90% czarna ruda powoduje zwolnione tempo. Zjedzmy ją. A nie, okej. Coś dziwnego się stało. Dobra, czyli czarna ruda jednak nie powoduje zwolnionego tempa chyba? A nie, powoduje. Ale to tylko powoduje chyba u przeciwników to zwolnione tempo, a nie u nas. Jakoś tak dziwnie, powiem wam. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak bardzo dziwnie to wygląda. Ale chyba tak jest. W ogóle nie wierzę, to jest takie dziwne. No tak, widzieliście, przeciwnicy się bardzo dziwnie jakoś ruszali. Okej, efekt już przeszedł, a my na szczęście już tutaj zrobiliśmy porządek. Okej, wezmę sobie strzały, bo na pewno mogą mi się przydać. Akurat tasak nie za bardzo... O, miałeś kuszę, to świetnie. Kusza jest lepsza, więc sobie na pewno założę kuszę. Przy okazji wygląda trochę lepiej, gdy mamy dwuręczniaczka jakiegoś. Okej, no i tutaj oczywiście jakieś inne pierdoły. No i wytrychy, które mogą się ewentualnie kiedyś tam przydać. Chociaż nie wiem, czy jestem uczony otwierania. Jest, włamywanie się mam wyuczone. Dobra, wejdźmy jeszcze sobie na... A może zobaczmy kuferek? Uda się? A, kuferek jest otwarty od razu. Dobra, to jakieś tam zawsze dodatkowe wytrychy i tak dalej. Okej, czyli co? Trzech bandyci. Jak widzieliście właśnie efekt czarnej rudy. Jest zwolnione tempo. Chociaż właśnie chyba jest zwolnione tempo tylko dla przeciwników, a nie dla nas. Więc to jest naprawdę przydatne w walce. Można spoko śmigać. Okej, aha, i tu jest zwój właśnie. Ognistej burzy z tego co pamiętam. Oczywiście sprawdzę dla przypomnienia, była to duża ognista burza, właśnie, wiedziałem, że jakaś ognista burza, ale nie wiedziałem. Bardzo fajny czar, niestety minimalny wydatek many jest to aż 50, czyli nie mamy szans, żeby za bardzo z niego czarować. No to co, chyba wróćmy sobie do... W ogóle szkatułka z klejnotami. Aha, to była ta w tym grobowcu paladynów. Dobrze. Bandyci zostali pokonani, z tego co mi się wydaje, więc wracamy do portu. I wracamy oddać zadanie. Trzej bandyci pokonani, więc latarnia już jest bezpieczna. Bezpiecznym miejscem. Och, dobrze. Więc... Lecimy w takim razie. No i teraz przed nami cały luty. Sesja. Ja też mam sesję, więc trochę lipa. Niestety, mam nadzieję, że uda mi się jakoś zaliczyć tą sesję i przetrwam do letniego sezonu studiowania i że sesja pójdzie pomyślnie. No zobaczymy, wiecie. W końcu się żyje, wiecie. Nie można się przejmować porażkami, jeśli coś się nie uda, ale będziemy się starać, żeby wszystko się udało. Przynajmniej ja się będę starał, żeby się udało i żeby się udało dalej ładnie studentem być. André, bandyci to przeszłość. Świetnie, latarnik się ucieszy. Proszę, twoja zapłata. Okej, dziękuję. Teraz uda się na farmę Lobarta, tuż za miastem. Od jakiegoś czasu nie dostałem stamtąd żadnych wieści. Zalegają z podatkami, więc zaczynam się martwić. Okej, czyli farma Lobarta, następny nasz przystanek. Okej, wiecie co? Pójdę spać, zobaczę jak wygląda sprawa z rybą i czy udało się coś wykrzesić. Dobra, więc do łóżeczka. Pewnie ryba będzie zatruta albo będzie miała coś w sobie niedobrego. No nie wiem, a w ogóle jak to śledztwo się nazywa? Łowca głów, tak? Tak, okej, wziąłem ryby od Halvora i Halvorowe ryby zostały już oddane do analizy, więc chodźmy sprawdzić jak wyniki. No i mam nadzieję, że luty będzie jeszcze lepszy niż styczeń i że w ogóle 2016 rok będzie zajebiszczy. No i ja wiem, że czekacie bardzo na odcinki, no ale sami rozumiecie na pewno, że czasami ciężko jest znaleźć nawet chwilę na nagranie. Akurat dzisiaj fajnie mi się ułożyło, bo mam tą sekundkę dosłownie między różnymi sprawami, żeby móc coś nagrać. Co z tą rybą? Ryby są zatrute, ale niecelowo. Woda była toksyczna. Okej. No i co z tego, że woda była toksyczna? Ryby były, ten teren. Pływały w toksycznej wodzie ryby. No to co, wracamy do samego zainteresowanego. Zobaczymy, co nam powie Halvor. Czy on coś wie o tych rybkach swoich, chociaż. Zaraz się dowiemy. Fajne jest. Znaczy, w sumie te śledztwa są ok. Sam w sobie mod... Tak jak mówię, on by był super, gdyby był zrobiony na osobnej mapie, wszystkie rzeczy niezwiązane z modem byłyby wywalone, a nie zostawione i naprawdę taki mniejszy to by był mod może, ale by był naprawdę świetny, gdyby właśnie były wywalone wszystkie zbędne rzeczy z tego moda i żeby była jakaś fajna, ładna mapka zrobiona, tak jak to było z Życiu Złodzieja. Naprawdę, Życie Złodzieja było cudownym modem, świetnym, genialnym. Strażnika szybko przejdziemy i zabiorę się za kolejne jakieś na pewno fajne mody, albo będę robić coś innego. Zobaczymy. Robin będzie cwaniaczył co nieco. Dobra, Halvor, twoje rybki są do pipki, a więc niestety przykro mi, ale trzeba je wyjebać wszystkie w pizdiet. To niemożliwe. Spokojnie, to nie twoja wina. Pływały w zatrutej wodzie. Nie sprzedawaj ich na razie. Ale już kilku ludzi je kupiło wczoraj. Sam mówisz swoje ryby? Tak. Masz stałe miejsce? Tak, na plaży za statkiem. Możliwe, że ktoś specjalnie zatruł wodę. Okej, chodźmy sprawdzić w takim razie. Miejsce za statkiem. Mam nadzieję, że chodzi ci o statek paladynów, który jest tam dalej w Porto. Więc sprawdźmy go jeszcze. Tak, piesek gdzieś tam szczeka, gdzieś szopie w tle. Ale ta muzyka z Gothica jest taka ładna. To wszystko. Jestem ciekaw, jaka orkiestra grała to wszystko. Te kawałki i w ogóle. Okej, za statkiem, tak? To tam dalej gdzieś. Ojej, mam nadzieję, że znajdę tam kogoś. W ogóle to przejście kamienne jest śmieszne całkiem. W ogóle. Okej, za statkiem. Dobrze, tu jest przed statkiem. Porto. Paladyni oczywiście i tak dalej. Okej, no zobaczmy najpierw, pójdźmy za statek. A jestem ciekaw, czy oni by mnie wpuścili na statek. I w ogóle. Polećmy sobie... Stateczkiem popójmy, zobaczymy, zatrzymają mnie? Nie, więc możemy śmiało wejść sobie na statek, cześć! O! Alarm! O, shit! Ej, no jak to alarm? Alarm! Nie kłam, tej, nic nie zrobiłem, halo! Halo, czemu alarm? Okej, czyli ewidentnie... Jeszcze cię dorwę! No, dorwij mi je, dorwij, tak. Czyli ewidentnie... Ten cwaniaczek nie chce, żebym się zjawił na statku. No ale dobrze, w sumie okej, nie muszę. Tutaj jest jakiś paladyn. Cześć rycerzu, co ty tutaj tak sobie siedzisz i jak leci? Jak się mają sprawy? Chyba nie myślisz, że odpowiem na to pytanie. Okej, czyli koleś ma focha. Foszki bambuszki strzelają. Okej, tylko tak, z lewej strony raczej skakać nie ma co, ale można tutaj hycnąć, hyc. Bul, 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 bul. A czekajcie, tu jest zatopiony w ogóle statek. Znaczy łódeczka taka, o to ciekawe. Okej, sprawdźmy tą plażę, czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma. Skoro koleś tutaj łowi rybki, to zobaczymy, czy tutaj warto się rozejrzeć, wiadomo. Okej, tutaj oczywiście raczej nie znajdę niczego nowego, poza jakimiś tam pierdołami. Ale może ktoś tu siedzi, a może ktoś tu zostawił jakieś ślady, ewidentnie. Chociaż na razie nic nie widzę, jest ognisko oczywiście. O, ach, otwierana muszla, to nie. O, czy nie, szczuro? Co ty tutaj robisz? A co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Ale ładnie cię wyklepałem. Dobra, świetnie. Jeszcze raz wita. Tutaj widziałem muszelkę. Otwieraną muszelkę. Okej. Jeszcze tu jest jakaś zupa rybna. Ale czy ta zupa rybna to jest questowa? Raczej wątpię. Niczego tu nie znajdę. No spoko. Okej, czyli możliwe, że to nie tutaj są te rybki łowione. Możliwe, że koleś wychodziło za statkiem, że właśnie trzeba przejść tam dalej. Czekajcie, no dobra, tu jest jakaś ryba. Ale to chyba zwyczajna ryba jest, a nie jakaś zatruta. Chociaż może chodzi konkretnie o wodę, no ale myślałem, że znajdę po prostu w okolicach tutaj coś, co będzie wskazywało na to, że ktoś tutaj łobuzuje. Okej, tu są rybki. A nie widzę tutaj nikogo, kto mógłby być podejrzany albo zamieszany w tą sprawę. W tę sprawę chyba powinienem powiedzieć, no mniejsza z tym. Tutaj no jest jakaś zupa, wino, tak, to można sobie podnieść w sumie, czemu nie. Jest patelnia, kolejna zupa, okej, nie wiem czy którakolwiek z tych zup to jest to, czego szukam, raczej nie. Okej, chodźmy jeszcze tutaj w takim bądź razie przez Porto i zobaczymy, czy tutaj nie ma czegoś dalej. Tam będzie taka chatka z tego, co pamiętam, jak się przedostaniemy. No nie wiem. No dobra, idziemy w takim bądź razie. Tutaj przez te beczułki trzeba pochycać i przez te wszystkie towary. O, blat! O, nie spadnij mi tylko stąd, cwaniaku. Dobra, na szczęście przeżył. Bym miał, kurde, lota niezłego. Bym musiał biegać naokoło, żeby może opłynąć. A nie, tutaj nie ma chatki. Ale tutaj coś leży. Okej, i tutaj co to było? Stara moneta. Dobra, to nie jest to, czego szukam. Tu jest działko przewrócone. O nie, działko się przewróciło. O, bryłka rudy. Dzień dobry. Świetnie, bryłka rudy, nieźle. Okej, no i czy tutaj coś więcej jest? Poza tym wszystkim? Nie, niczego tutaj nie ma. To niedobrze, powiem wam, bo liczyłem, że jednak coś znajdę. Jest piła, no świetnie. Piła. I nic więcej, czyli jednak łowienie rybek. Czekajcie. Halvor ma stałe miejsce połowu ryb. Możliwe, że tam ktoś wpuścił toksynę. No dobrze, ale ja tutaj nic nie widzę. Żadnych toksyn. No ale to przecież kurczę. O, bełty jakieś leżą, świetnie, żebym przegapił. 4 bełciki, a tu zawsze wiecie, dymycz, można szczelić komuś. Okej, tu coś jeszcze jest. Co tu jest? Srebrny pierścień. W ogóle jakie tutaj te przedmioty są malutkie, nie widać ich normalnie. Okej, to co, chyc do morza? Może znajdziemy coś jednak w tym morzu, jak popływam. Chociaż wątpię, żeby w tym miejscu cokolwiek było. Może rzeczywiście za tym statkiem coś jest więcej. A może tutaj na tej małej plaży przed statkiem? No warto się rozejrzeć. Mam nadzieję, że chodzi również o ten statek właśnie paladynów, a nie o jakiś inny. Ale spoko. Pokręcimy się, zobaczymy, chociaż będzie wiadomo. A jak nie, to sobie znajdę gdzieś w internecie, albo nawet właśnie poszukam po prostu na ten temat co nieco, albo wy mi napiszecie i będę miał z głowy. Zamiast tracić czas na zbędne pływanie i bieganie, to ktoś mi pomoże. Zawsze można liczyć na was, cwaniaki, więc liczę, że i tym razem pomożecie. Dobra, w sumie to co? Kończę w tym miejscu, wezmę sobie strzelę save'a na ten nasz piękny statek. No i mi Robin skateboard, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Pamiętajcie, łapkę w górę i pod odcinkiem komentarz. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa!